Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę z cieciorką. Do przygotowania będziemy potrzebowali 1 puszkę 400-gramową cieciorki, 300 g pomidorów, 1 opakowanie sera feta, pęczek szczypiorku, 1 czerwoną paprykę, około 300 g ogórków sałatkowych, 1 garść świeżej bazylii oraz łyżkę soku z cytryny, około 2 łyżek oliwy lub oleju, sól, pieprz do smaku. Wypłukaną i odsączoną cieciorkę przekładam do miski. Wypłukany i osuszony szczypiorek drobno kroję i dodaję do cieciorki. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroję w kostkę i dodaję do sałatki. Obrany ogórek kroję w kostkę i dodaję do sałatki. Umyte i osuszone listki bazylii drobno kroję i dodaję do sałatki. Umyte pomidory razem ze skórką kroję na mniejsze kawałki i dodaję do sałatki. Ser feta kroję na mniejsze kawałki i dodaję do sałatki. Sałatkę polewam sokiem z cytryny, oliwą, doprawiam solą i pieprzem i dokładnie mieszam. Tak przygotowaną sałatkę odstawiam na około 30 minut, aby przeszła smakiem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.